Cześć, nazywam się Asia Marciszewska, jestem dietetyczką kliniczną i opowiem w tym filmie o diecie łatwostrawnej. Skupię się przede wszystkim na diecie łatwostrawnej przy zapaleniu żołądka, natomiast jest to dieta wykorzystywana także w innych przypadkach, na przykład przy zapaleniu błony śluzowej jelit, przy zapaleniach w jamie ustnej, a także w stanach pooperacyjnych. Jeśli miałabym porównać do czegoś, co się dzieje w naszym żołądku przy zapaleniu żołądka, to możemy sobie to wyobrazić w taki sposób, że powstaje tam bardzo, bardzo wrażliwe miejsce, takie, które mogłoby na przykład powstać, gdybyśmy mieli stan zapalny na przykład w jamie ustnej, być może kiedyś mieliście jakiś stan zapalny i czuliście, jak piecze Was na przykład to miejsce w momencie jedzenia czegoś ostrego czy za gorącego. Podobnie możecie sobie wyobrazić, że jeśli byście mieli jakieś przecięcie, jakąś ranę na ręku, na nodze, to też będą to bardzo wrażliwe miejsca, nie tylko na temperaturę, ale też właśnie na kwasowość, na ostrość. Nie wiem, czy kiedyś Wam się zdarzyło, mi się zdarzyło wielokrotnie, że przy gotowaniu czegoś ostrego też potarłam sobie na przykład oko i bardzo, bardzo jest to piekące, nieprzyjemne doświadczenie. I właśnie tak możemy sobie wyobrazić to, co można jeść, a czego nie można jeść na diecie przy zapaleniu żołądka. Generalnie nie chcemy podrażniać tej już bardzo podrażnionej śluzówki. Chcemy sprawić, żeby dieta była łatwostrawna. I ta łatwostrawność, właśnie sama nazwa już wskazuje, że powinna być to dieta łatwa do strawienia, czyli nieobciążająca przewodu pokarmowego, który powinien mieć więcej czasu i energii do regeneracji. Co ważne, przy zapaleniu żołądka ogólnie stosujemy tą dietę łatwostrawną przede wszystkim przy mocnym zaostrzeniu. Czyli nie jest to dieta, którą powinniśmy stosować przez całe życie. Nie jest to dieta idealna też, bo mogą wystąpić pewne niedobory, w szczególności jeśli wszystko podgrzewamy, to w wyniku obróbki termicznej możemy mieć dużą bardzo utratę witaminy C i kwasu foliowego. Więc jeśli decydujecie się na dietę łatwostrawną, w której wszystko jest podgrzewane, to polecałabym rozważyć suplementację tych dwóch składników. Aby dieta była łatwostrawna, czy też inaczej lekkostrawna, warto jest rozłożyć całodzienny jadłospis na kilka posiłków, co najmniej 4, myślę, że tak do 6 posiłków dziennie. Na pewno jedzenie jednego, dwóch czy trzech posiłków dziennie nie będzie dobre, ponieważ musiałyby być to dosyć duże posiłki, aby pokryć nasze zapotrzebowanie kaloryczne, więc nie będzie to łatwe do strawienia. Także ta większa ilość posiłków na diecie łatwostrawnej polega też na tym, że rozdzielamy te porcje żywności na mniejsze posiłki, aby też nasz przewód pokarmowy nie był tak mocno obciążony koniecznością trawienia czegoś bardzo dużego. Kolejna zasada jest taka, że chcemy unikać fizycznie drażniących produktów, czyli takich, które są fizycznie twarde. I tutaj fajnie jest sobie właśnie wyobrazić to, że mielibyśmy stan zapalny na przykład w jamie ustnej. W tym wypadku ciężko byłoby nam bez bólu zjeść na przykład orzechy, bo są one dosyć twarde i mogłyby fizycznie zranić nam tą błonę śluzową. I podobnie jest, jeśli przy zapaleniu żołądka jemy całe orzechy, rzeczywiście też możemy mieć dolegliwości bólowe, nie będzie to dobry wybór. Natomiast jeśli te orzechy zmienimy w taką konsystencję bardziej papkowatą, na przykład zblendujemy je w koktajlu, namoczymy wcześniej w wodzie, to tutaj już nie będzie tego fizycznego, drażniącego elementu. Więc to jest też fajna zasada, żeby zmiękczać wszystkie produkty. Blendować, podduszać owoce, warzywa, żeby to było mięciutkie. Także miękkość potraw i produktów na diecie łatwostrawnej myślę, że jest jedną z najważniejszych zasad. Kolejną zasadą jest równomierne rozłożenie tłuszczu w diecie, ponieważ wysokotłuszczowe posiłki będą dłużej przebywać w żołądku, a więc żołądek nie będzie miał tak dużo czasu na regenerację. Więc na diecie łatwostrawnej trochę obniżamy ilość tłuszczu ogółem, ale to też nie powinna być beztłuszczowa dieta, bo tłuszcz jest nam potrzebny do utrzymania zdrowia, a nawet do tej całej regeneracji błony śluzowej. Więc chcemy tłuszcz, ale chcemy go równomiernie rozłożyć, czyli żeby najlepiej w każdym posiłku trochę tłuszczu było, ale żeby nie było czegoś takiego, że w jednym posiłku nagle jest 50 czy 60 gramów tłuszczu naraz, ponieważ taki posiłek bardzo długo będzie przebywał w naszym żołądku, co może być mocno obciążające dla już zapalonego żołądka. Bardzo kwaśne i bardzo ostre produkty też nie będą korzystne na diecie łatwostrawnej, więc dobrze jest unikać ostrych przypraw, czy też super kwaśnych owoców, soków owocowych, ponieważ no, może to powodować nawet dolegliwości bólowe czy mdłości, więc tutaj absolutnie nie. Też niektóre produkty
takie, które są trochę trudniej strawne, takie jak cebula, czosnek, grzyby. Myślę, że je też na pewien czas warto ograniczyć w diecie łatwostrawnej i wprowadzić raczej łatwiej strawne warzywa, szczególnie warzywa korzeniowe będą bardzo dobre na tej diecie, ponieważ dostarczą Wam błonnika, ale głównie błonnika rozpuszczalnego, są też super mięciutkie, szczególnie jeśli je ugotujemy czy upieczemy, na przykład marchewka, ziemniaki, kalarepa, to są naprawdę super warzywa na diecie łatwostrawnej. Myślę, że najlepszą formą obróbki termicznej na tej diecie jest gotowanie na parze, duszenie, czyli no takie powiedzmy gotowanie tylko z mniejszą ilością wody, ale też pieczenie, o ile do tego pieczenia nie dodamy dużej ilości tłuszczu. Smażenie na dużej ilości oleju to jest myślę najgorsze, co możemy zrobić na diecie łatwostrawnej, ale też wśród pacjentów widzę, że rzadko kiedy komuś to przychodzi w ogóle do głowy. Jednak jeśli chcielibyście zjeść smażonego głęboko schabowego czy frytki, to pamiętajcie, że nie jest to na pewno dobry wybór na teraz, kiedy musicie stosować dietę łatwostrawną, ale też w przyszłości nie są to wybory, które warto podejmować na co dzień, tylko raczej okazjonalnie. No i a propos właśnie tych wyborów. Okazuje się, że osoby, które mają przewlekłe zapalenie żołądka, mają częściej zaostrzenia wtedy, kiedy ich dieta na co dzień nie jest za dobra. Nie jest za dobra, czyli obfituje w słodycze, w słone produkty, czyli takie, które są na przykład słonymi przekąskami, chipsy, frytki, ale też fast foody. Czyli ogólnie taka dieta zachodnia, taka mniej zdrowa, będzie prowadziła do tego, że częściej będziemy mieć zaostrzenia, jeśli cierpimy na przewlekłe zapalenie żołądka. Więc w tym przypadku zdrowa dieta, owoce i warzywa też są super ważne. A jeśli chodzi ogólnie o dietę łatwostrawną, to nie jest to dieta, która powinna eliminować owoce i warzywa. I tutaj bardzo, bardzo na to naciskam, żeby tego absolutnie nie robić. Czyli żeby jak najbardziej starać się wprowadzić warzywa i owoce praktycznie do każdego posiłku. Możemy je blendować, możemy je dusić, możemy gotować zupy, przeciery, pióre, ale ważne, żeby były owoce i warzywa, ponieważ składniki, które tam się znajdują, mają silne działanie przeciwzapalne i będą pomagać w zmniejszeniu stanu zapalnego w żołądku, a jednocześnie zapobiegnie to, jeśli będziemy jeść właśnie owoce i warzywa, zapobiegnie to ewentualnym konsekwencjom takiej bezowocowej, bezwarzywnej diety, które miałyby miejsce w jelitach. No i tutaj wyjście z takich konsekwencji mogłoby rzeczywiście miesiącami później trwać, żeby doprowadzić też mikrobiotę do prawidłowego stanu, ponieważ no na pewno też jeśli oglądaliście niektóre moje filmy, wiecie o tym, że niejedzenie błonnika, niejedzenie warzyw i owoców prowadzi do pogorszenia stanu bariery jelitowej i mikrobioty. Niestety praca nad tym wymaga bardzo dużego czasu, żeby później wrócić do wyjściowego stanu. Na diecie łatwostrawnej warto też wykluczyć alkohol, mocną kawę, mocną herbatę, ostre przyprawy, właśnie te cytrusowe soki. Same cytrusy, jeśli je dodamy do jakiegoś produktu ostatecznego, czyli na przykład zblendujemy w koktajlu, który będzie miał inne, lżejsze w smaku owoce, na przykład banany czy jakiś jogurt, to tutaj możliwe, że będzie dobre samopoczucie. Natomiast zjedzenie samej takiej kwaśnej pomarańczy, no nie jest to dobrym wyborem. Dobrze jest pamiętać też o tym, żeby temperatura produktów na diecie łatwostrawnej nie była za wysoka ani za niska, czyli unikamy jedzenia lodów i unikamy picia na przykład bardzo gorącej herbaty czy jedzenia bardzo gorącej zupy, ponieważ będzie to bardzo mocno podrażniało. Pamiętajcie też o tym, żeby jeść w spokoju, bez pośpiechu, wszystkie posiłki, bardzo dobrze przegryzać te posiłki, co też pomoże w tym, że żołądek nie będzie tak obciążony. Pamiętajcie, że jedną z funkcji żołądka jest rozdrobnienie pokarmu, więc jeśli już trafi do żołądka mocno rozdrobniony pokarm, to też ta żywność będzie krócej w żołądku i dzięki temu żołądek będzie miał szansę na regenerację właśnie pomiędzy posiłkami. Dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu, a jeśli interesuje Was suplementacja przy zapaleniu żołądka, to odsyłam Was do mojego poprzedniego filmu na ten temat i zapraszam Was bardzo do subskrypcji, do łapek w górę, a także komentarzy.